Przypominam, przypomina fakt pierwszy. Symposium katechetyczne w Buenos Aires. Odbyło się ono na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Argentyny. Jednym z uczestników był hiszpański jezuita arcybiskup Luis Francisco Ladaria, mianowany niedawno prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Przesłanie Franciszek wskazuje, że katecheta winien stale powracać do kerygmy, czyli do głoszenia Ewangelii, które przemieniło jego własne życie. Pisząc w Ewangelii Gaudium o kerygmie, Ojciec Święty wskazał, że w ustach katechety ma nieustannie rozbrzmiewać orędzie: Jezus Chrystus Cię kocha, dał swoje życie, aby Cię zbawić, a teraz jest żywy u Twego boku codziennie, aby Cię oświecić, umocnić i wyzwolić. Nie ma nic bardziej solidnego, głębokiego, bardziej pewnego, treściwego i mądrego od tego przepowiadania. Pisze papież, cytując w przesłaniu na Międzynarodowe Sympozjum Katechetyczne swoją adhortację apostolską o ewangelizacji. Podkreśla w nim, że katecheta winien zawsze wychodzić od Chrystusa, a nie od własnych idei czy upodobań. Im bardziej stawiamy Jezusa w centrum naszego życia, tym bliżsi stajemy się innym ludziom. Katecheta ma być kreatywny, szukając wciąż nowych form głoszenia i przekazywania wiary. Musimy mieć w pamięci styl Jezusa, który dostosowywał się do spotkanych ludzi, aby przybliżać im miłość Boga, wyjaśnia papież. Trzeba umieć się dostosowywać, chociaż jest to zawsze to samo orędzie, ponieważ Bóg nie zmienia się, tylko wszystko odnawia. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Jest godzina piąta. Słuchają Państwo Radia Maryja.